Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e -prasa. Paulina Świst. Fighter. Wydawnictwo akurat. Czytają Diana Giurow i Mateusz Drozda. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure. 50% pain and 100% reason to remember the name. Fort Minor. Remember the name. Moim przeszywanym dzieciom, prawniczemu i artystycznemu. A i K. Jestem z was bardzo dumna. P.S. Co nas nie zabije, to nas nie zabije, ale wkurwić nas może. Katowice, Ksenia. Zakład pogrzebowy, wychuśtaj się. Odebrałam dzwoniącą dziesiąty raz komórkę. Najwyraźniej Agata nie miała zamiaru się poddać. Mogłabym wyciszyć telefon, ale wtedy wpadłaby sprawdzić, czy nic złego mi się nie stało. Tymczasem ja nie miałam ochoty widzieć się z kimkolwiek, ani żeby ktokolwiek oglądał mnie. Nie bawi mnie to. Zaprzeczając swoim słowom, parsknęłam śmiechem. Jesteś pewna? Uśmiechnęłam się pod nosem. Ani ty ci, ty ci? Ty ci, ty ci może tak, przyznała ugodowo i już po chwili podjęła śledztwo. Jak się czujesz? Chujowo, ale stabilnie. O dziwo nie skłamałam. Przyzwyczajałam się do tego, że wszystko się nieustannie jebie, więc teraz tylko leżę i czekam, aż ostatni zgasi światło. Ksenia, tak nie może być. Zastanów się, co ty robisz ze swoim życiem. Najpierw wpadłaś w ciąg imprezowy, w czasie którego byłaś w trzech różnych krajach i przez miesiąc nie wytrzeźwiałaś ani na jeden dzień. Teraz... Od kilku tygodni siedzisz w domu i nie dajesz się z niego wyciągnąć. Założę się, że nie mieścisz się już w żadną z twoich sukienek z gęsa. Starała się mnie podpuścić. Przegrasz. Przejechałam ręką po swoim płaskim brzuchu. Chodzę na siłownię pięć razy w tygodniu. Tylko tam potrafię się wyluzować. Luzu jest tam tyle, co u Agaty Dudy. Wiem, jak zapierdalasz z tym swoim seksownym i arcywymagającym trenerem. Wysyczała moja przyjaciółka. Idziesz tam, żeby się dojechać. Paść na ryj i nie musieć konfrontować się z rzeczywistością. Tak, pani psycholog, przyznałam. Nie chciałam jej mówić, że kiedy zacznę się konfrontować z rzeczywistością, to bezapelacyjnie wyląduję u czubków – i szybko stamtąd nie wyjdę. Nawet kłócić mi się nie chciało, a to naprawdę zły znak. Ile napisałaś? Nic, nie mam Weny. Sreny, a nie Weny. Jesteś w stanie napisać książkę w dwa miesiące. Tylko od maja nie raczyłaś posadzić swojej dupy przy komputerze. Ja rozumiem, że masz prawdziwą kumulację chujowych zdarzeń, ale tak działa prawo Marfiego. Odpuść, kurwa! Czy kolejny raz muszę powtarzać, że ta banda różnorakich i zawodowych i prywatnych złamasów nie jest tego warta? Nie musisz. Byłam już zmęczona tymi tematami. Wiem, powinnam odpuścić. Nie jestem debilem, po prostu. Kurewsko nienawidzę przegrywać i czuć się jak frajer, i przeceniać ludzi. To przestań. Ile razy ci mówiłam, że masz traktować ludzi z wzajemnością? A nie kurwa, kłaść im światu stóp, no? Ile? Milion pięćset sto dziewięćset. Załyczyłam browara. Ty, co ty robisz? Jest kurwa szesnasta. W wyobraźni widziałam jej minę i uśmiechnęłam się złośliwie. Oczywiście, cała ja. Na złość mamie odmrożę sobie uszy. No i jaka to różnica? Szesnasta czy druga w nocy, skoro jest tak samo ciemno? Zapytałam filozoficznie. Przestań chlać i zrób coś ze sobą do chuja wafla. Czasem miałam wrażenie, że ma w moim domu podsłuch i monitoring. A kończąc temat tych psychopatów i twojej rozjebanej kariery, zapytam jeszcze. Jak się czujesz fizycznie? Lepiej. Przynajmniej tu widziałam poprawę. Wyniki są prawie w normie. No i tyle dobrego. Jak nie napiszesz 40 tysięcy znaków do końca tygodnia, to cię odwiedzę. rzuciła tonem tak grobowym, że nie mogłam się nie uśmiechnąć. Buzi, skarbie, rzuciłam odkładając telefon. Niestety miała sporo racji. Ale żeby pisać, potrzebowałam dopaminy. Adrenaliny, emocji, haju. Zamiast tego w środku listopadzicy, miks listopada i kurwicy, tonęłam sobie spokojnie w długach i depresji. Czułam się tak, jakby ktoś zajebał mi talent. Przypomniał mi się film Kosmiczny mecz, na którym byłam w kinie, mając chyba siedem lat. Grupa parszywych, małych i wrednych chujków z kosmosu ukradła moc koszykarzom NBA. Także najlepsi z nich, którzy do tej pory dryblowali jak popierdoleni, wybijali sobie piłką siekacze. Ocalał tylko Michael Jordan, bo akurat w czasie najazdu kosmicznych gnojków ocipiał na chwilę i został baseballistą. Żeby odzyskać talent, wystarczyło, aby okradziony z niego zawodnik dotknął znów magicznej piłki. Gdybym tylko wiedziała, czego muszę dotknąć, by zacząć znów składać słowa i oh, ma trala lala, my ding ding dong. Wybrzmiało w mojej chorej głowie i wbrew swojej beznadziejnej sytuacji wypuchnęłam śmiechem. Nie, no, kurwa. Najwyraźniej nadal to mam, tylko coś się zacięło. Ale jeśli cokolwiek o sobie wiedziałam, a mając trzydzieści trzy lata raczej powinnam, to był to fakt, że jestem ciężko zajebywalna. Coś wymyślę albo zdechnę, próbując. Nadal zresztą nie miałam pewności, czy te momenty totalnego haju nie były warte tego przerażającego doła, w którym teraz byłam. Niestety. Niczego w życiu nie umiałam robić na pół gwizdka. Jeśli byłam szczęśliwa, to latałam wśród gwiazd. Jeśli nieszczęśliwa, to pukałam od spodu do ostatniego kręgu piekła. Weszłam czterdziesty raz w ciągu ostatniej godziny na Instagram, na którym nadal był chuj wielki jak wszelki. Potem na Facebooka, na którym również nie działo się nic. No pojebie mnie. Sekundę przed zamknięciem przeglądarki zobaczyłam dziwny post. Wyświetlił mi się tylko dlatego, że skomentował go jeden z moich znajomych. Komentarz był dość frapujący. Ależ ty, gościu, jesteś popierdolony. Z ciekawością kliknęłam w link. Facet najwyraźniej był łowcą sensacji właśnie rozgrywał jakąś koperkową aferę. Nie wyglądał mi jednak na pojeba. Mimo zbyt intensywnej gestykulacji tego, że za bardzo się podniecał, miał całkiem trafne argumenty. Wskazywał na nieprawidłowości przy budowie miejskiego szpitala. Przewidywał, że za wykupem nieruchomości stoją grupy przestępcze i to takie, które współpracują z policją. Brzmiało jak totalny bełkot, gdyby nie jedna ważna rzecz. Firma Veromax, skórwy syny. Otworzyłam wiadomości prywatne i wysłałam krótkie info. Dzień dobry. Chciałam się z panem spotkać w sprawie afery związanej z Veromax. Chyba możemy sobie pomóc. Poczułam przypływ mocy. Pierwszy raz od kilku miesięcy. No dobra. Koniec lamentu. Let's get down to business. Warszawa, Patryk. Cold, cold hard! darł się Elton John w towarzystwie duły lipy z całej mocy pierdolnięcia mojego sprzętu grającego. Oczywiście sprzętu z najwyższej półki. Uniosłem się na łokciu, wziąłem leżący na szafce nocnej woreczek, posypałem, zwinałem stówę i wciągnąłem kreskę koksu z płaskiego brzucha leżącej obok mnie w łóżku blondynki. Przeleciałem ją dziś już dwa razy, ale wcale nie wykluczałem trzeciego. I koks i ciało blondyny też były z najwyższej półki. Ciekawe więc, dlaczego nie czerpałem z tego najmniejszej satysfakcji. Patryk, wysapała blondynka, przejeżdżając dłonią po moich włosach. Kurwa zawsze myliłem jej imię Sara, Sandra, Samanta. Wolałem nie ryzykować. Tak, niunia? Może wyjechalibyśmy gdzieś na weekend? uśmiechnęła się uroczo. Tak tu smutno w Polsce na jesień, a ja poleżałabym pod palemką. Powinna mieć jakieś profity z tego, że spotykam się z gwiazdą. Właśnie tę walkę o profity u niej zauważyłem, dlatego wolałbym być przypiekany na wolnym ogniu przez czterdzieści minut, niż jechać z nią pod palemkę. Ale postanowiłem wyrazić to nieco delikatniej. Kotku, to nie jest ten typ relacji, postawiłem na szczerość. Nigdzie razem nie pojedziemy. Możemy się tylko razem, niezobowiązująco bawić i nie komplikować tego niepotrzebnymi rozmowami, rozumiesz? Spojrzałem jej w oczy. Zwłaszcza, że nie mamy o czym gadać, bo nie znam się na trikach makijażowych, dodałem, wyłącznie w myślach. Rozumiem, przytaknęła z twaną miną, która wskazywała, że może i rozumie, ale i tak ma na to własny plan. Musiałem ją niebawem wymienić, bo czułem już niepotrzebne komplikacje. Zwłaszcza, że coraz częściej niechcący wpadała na mnie w miejscach, gdzie widzieli nas fotoreporterzy. Byłem prawie pewny, że większość z nich sama informowała o tym, gdzie będę. W tym momencie zadzwoniła moja komórka. Wini, no? Odebrałem, obserwując całującą mnie po brzuchu blondynkę. Przejechała pazurami po moim tatuażu. Przebiegał od szyi aż do pępka i opowiadał o wszystkich ważnych wydarzeniach z mojego życia. Byłem jednak pewien, że blondyna nie wpadła na to, że te symbole niosą ze sobą jakiekolwiek przesłanie. Do kogo ja miałem pretensje? Sam tak wybieram. Patryk, nareszcie! Wini był podniecony, jakby załatwił mi właśnie walkę z Konorem MacGregorem. Najwyraźniej wydarzyło się coś dobrego, to miła odmiana. Streszczaj się. Blondynka właśnie przemieściła się nieco niżej i przestało mi się chcieć kontynuować tę dyskusję. Dzwonił twój lekarz. Są wyniki rezonansu, tomografu i USG. Nie ma wątpliwości, że kolano jest w pełni zdrowe. Możesz już ćwiczyć normalnie. Dzięki. Rzuciłem spokojnym głosem i rozłączyłem się. A potem wezwałem blondynce Ubera. Piosenka się zmieniła, na cały dom ryknął DMX. Now i know, only I can stop the rain. Nie byłem specjalnie przesądny, ale uznałem to za dobry znak. Musisz już iść, Niunia, odezwę się. Podniosłem się z łóżka. Czas wracać do gry. Dwa miesiące później. Warszawa. Marek, mam problem. Spojrzałam na swojego szefa. Facet był niewiele starszy ode mnie, przystojny i zajebisty w swoim fachu. Ależ ja się cieszyłam, że nie muszę współpracować z jakimś zmurszałym dziadem, tylko z facetem, z którym rozumiałam się bez słów. Wzięłam łyk kawy, odwlekając to, że muszę mu zepsuć humor. Marek najwyraźniej wyczuł, że coś się święci, ale nadal spokojnie siedział wywalony w swoim fotelu prezesa i patrzył na mnie jak na swoje ulubione, choć niesworne dziecko. Miał do mnie o wiele więcej cierpliwości niż zasługiwałam. Moja mama zawsze powtarzała, że trudne dzieci kocha się bardziej i tu najwyraźniej działała ta zasada. Pracowaliśmy razem pięć lat. W tym czasie wydał dziesięć moich książek, z których tylko pierwsza była oddana w terminie. Każda kolejna to była prawdziwa walka z czasem. Ja nie oddawałam książek, jeśli nie byłam w 100% pewna, że trzymają mój poziom. A że często nie byłam tego pewna do samego końca. Całe wydawnictwo musiało pracować po godzinach, żeby udało nam się wyrobić na premię. Jaki, dziewczynko? Marek zaciągnął się elektronikiem, a ja zrobiłam to samo. Mniej więcej w tym samym czasie rzuciliśmy palenie. Niesamowicie żałowałam, że nie mogę zapalić normalnego papierosa. Gdybym tylko nie złożyła jednej z takich obietnic, której po prostu nie można złamać, jarałabym teraz normalnego fajka, a nie chujowy zamiennik. Jestem pewna, że papieros by zadziałał. Nic nie pozwalało mi się tak skupić, jak wyjarany w trzy minuty elem. Zbierałam materiały do najnowszej książki, i chyba. Wpierdoliłam się w kabałę zaczęłam ostrożnie. Był to gruby eufemizm. Nie zbierałam materiałów, tylko cwaniakowałam. I nie wpierdoliłam się w kabałę. Chyba tylko na pewno. Mów dalej. Marek mierzył mnie przenikliwym spojrzeniem błękitnych oczu. Nie umiałabym go okłamywać, nawet gdybym chciała. A nie chciałam. Sięgnęłam do torby i wyjęłam z niej gruby plik listów. Poczytaj. Podałam mu anonimowy. Wziął je, włożył okulary i z uwagą zaczął czytać. Po chwili zobaczyłam, jak na czole pulsuje mu żyłka, a palce lewej ręki miarowo zaczynają stukać po blacie biurka. Wiedziałam, że się zmartwi. Dlatego oszczędzałam mu tego, póki to było możliwe. Niestety, teraz musiałam przestać, zrobiło się zbyt grubo. Długo to dostajesz? Zapytał przez zęby. Dwa miesiące. Przyznałam cicho. Dwa miesiące. I mówisz mi o tym teraz? Słynną samokontrolę mojego szefa trafił właśnie szlak. Nie chciałam zawracać ci dupy. Usprawiedliwiłam się cicho. Zawracać dupy? Widzisz, co tam jest napisane? Najłagodniejsze ze wszystkiego, co przeczytałem w ciągu tych trzech minut, to to, że będzie cię ciągnął za samochodem po lesie. Marek, to są pierdoły. Anonimy, tak jak hejterskie komentarze w necie. Wysyłają przegrywy, które w rzeczywistości boją się własnego cienia. Bardziej martwi mnie co innego. Moje źródło zniknęło. Przeszłam do najgorszego. Co kurwa? Zerwał się z fotela. Facet, z którym rozmieniałam ten temat. Zaginął. Nie ma go tydzień. Patrzyłam na marka, który zaczął chodzić po gabinecie jak tygrys w klatce. Byłaś z tym na policji. Dzwoniłam do mojego byłego. Pamiętasz go? Robi w kryminalnym. Pamiętam. Marek mimo w kurwu się uśmiechnął. Jakim cudem z nim gadasz? Przecież nienawidziłaś go jak nomen omen psa. Przypałętał się zaś. Wzruszyłam ramionami. Powiedziałam, że jest absolutnie ostatnią osobą na świecie, z którą poszłabym do łóżka, więc jeśli chce się koleżankować, to możemy – nie dotknęłabym go nawet zardzewiałym prętem. I został po czymś takim. Marek uniósł wysoko brwi. Rozłożyłam ręce. Najwyraźniej to lubi. Wcale się nie dziwię, że nam się wcześniej nie ułożyło. Całowałam ziemię, po której stąpał, a najwyraźniej należało go jebnąć prądem bez litości. <laughs> Wariatka, uśmiechnął się, ale po chwili spoważniał. Pewnie przypomniał sobie temat, na który gadaliśmy. I co powiedział? Nie będę Adriana jakoś namiętnie szukać. Facet miał już takie epizody, że znikał. A do nich nie dociera, że wtedy chlała, teraz jest zaszyty, i że tym razem to nie cuk alkoholowy, tylko coś poważnego. Śląska policja nie kiwnie palcem. Mogę złożyć zawiadomienie o groźbach. Ale jeszcze nigdy w historii nikogo na podstawie anonimów nie złapali. Jak coś mi się stanie, to wtedy zaczną działać. A tam przewijała się cały czas nazwa Veromax. Banda idiotów. Marek znów się zagotował. Musisz mieć ochronę. Przynajmniej na czas targów. Wyglądał jakby właśnie wpadł na genialny plan i złapał za komórkę. Wy tu w Warszawie wszyscy się znacie, nie? Zadzwoń do Bogusława Lindy, chętnie pobawiłabym się z nim w Sarę. Wyłożyłam się na fotelu z cwaniacką miną. Nie bardzo wiedziałam, jak Marek mógł mi pomóc. Bardziej chciałam wytłumaczyć się z obsłowy z kolejną książką, ale ewidentnie mnie zaciekawił. Co on wymyślił? Jesteś za stara na Sarę. A ja nie przypominam Marka Perepeczki. Ale mam pewien pomysł. Wybrał numer. Cześć, Vincent. Masz chwilę. Mam taką bardzo delikatną sprawę. Rzucił do telefonu. Nie miałem pojęcia, kiedy uda mi się wrócić do klatki, ani czy w ogóle chce mi się do niej wracać. Natomiast czułem, jak bardzo i to do końca mojego życia uwierałoby mnie zakończenie kariery porażką. Powinienem wrócić, wpierdolić temu pajacowi i dopiero wtedy zawiesić rękawice na kołku. Ale żeby wrócić, musiałem odrobić dwa lata lecenia w pręta. A to nie będzie proste. Teraz realizowałem cel powoli. Odstawiłem używki i codziennie dwa razy robiłem trening. I tak nie było szans na poważniejszą propozycję, póki nie zrobimy w internecie gówno burzy o moim powrocie. A na razie uznaliśmy z winim, że trzeba to trochę przeciągnąć. Patryk, Vincent stanął nade mną. Mam sprawę. Przed chwilą dzwonił do mnie szef wydawnictwa Azu. Kojarzysz, Marka? No pewnie. Dalej chcę wydać moją biografię? Zwiększyłem obciążenie na maszynie, włożyłem nogi między dwa poziome wałki i wolno zacząłem zginać kolana ćwicząc dwójki. Nadal czułem się niepewnie. Jakby moje ciało, które zawsze wytrzymywało wszystko, co mu narzucałem, teraz było trochę mniej moje. Jezu, jak mnie wkurwiało, że nie mam nad tym pełnej kontroli. Pewnie tak, ale nie o to chodzi. Włożył ręce w kieszenie swojego ulubionego garnituru od Piera Kardena i zrobił tę szczególną minę. Minę, która wskazywała, że sam ze sobą walczy w myślach. Uwielbiałem go. Mój menadżer i najlepszy przyjaciel Julian Vincent, pseudonim Wini, był dla mnie jak brat. I był moim totalnym przeciwieństwem. Wyszalał się w młodość, a teraz był żonaty, poukładany, szczęśliwy. I mimo że nie był eksmistrzem federacji, nie miał na koncie trzydziestu pięciu zwycięstw, w tym dwudziestu czterech przez Nokaut lub Poddanie, wydawał się o wiele bardziej zadowolony z życia niż ja. Kojarzysz pole Werner? Sądował. Kojarzę. Czytałem w szpitalu jej najnowszą książkę, widać, że zna się na bandyterce, ale przez te fragmenty z seksem traci to nieco na powadze. Ale gadałem z ludźmi ze środowiska i mówią, że te afery noszą znamiona prawdopodobnych, a na mieście słyszałem, że kumpluje się z kilkoma konkretnymi gangusami, więc pewnie ma z czego czerpać inspirację. Skończyłem serię i podszedłem do ławeczki, przy której stały 25-kilogramowe handle. Dziewczyna ma jakiś problem, a właśnie ruszają warszawskie targi książki i musi tu być przez tydzień. Marek pomyślał, że dobrze by było, gdyby Twoja Agencja Ochrony o nią zadbała. Jaki problem? zapytałem. Jakieś anonimy, ktoś jej grozi. Nie znam szczegółów. Jutro Marek zaproponował spotkanie w Azumie. Nie chciał gadać przez telefon. Chodzi mu o dyskrecję, wiesz, że Laska pisze pod pseudonimem. A my znamy się od lat i wiszę mu tę przysługę. Może zająłbyś się tym osobiście. Że co? Uniosłem brwi, kładąc się na ławeczce. To naprawdę dobra propozycja. Nie napracujesz się specjalnie, pobędziesz na intelektualnej imprezie, zbierzesz siłę i motywację do działania, zastanowisz się, co dalej. Powinieneś to przemyśleć, Patryk. Spokojnie kończyłem serię. Tymczasem Wini chodził wokół mnie jak kwoka, nie przestając gestykulować. Przemyślę, obiecałem. Już dodałem po sekundzie. Bierzesz tę robotę? zapytał z szerokim uśmiechem. Nie wiedziałem, jak to możliwe, że po tylu latach nadal się na to nabierał. Nie. Podłożyłem chantę na ziemię i napiłem się wody. To nasz kumpel i bardzo mu zależy. Kogo z twoich ludzi wyślesz na taką imprezę, żeby to nie podpadło? Przecież tam trzeba mieć trochę mózgu. Wyzłośliwił się. Nie zamierzam robić z siebie idioty i niańczyć jakiejś zarozumiałej, zapewne również szkaradnej pseudoliteratki. Skwitowałem. Julian westchnął teatralnie. Rozumiem, że czytujesz i doceniasz wyłącznie klasykę, ale nie oceniaj jej tak pochopnie. Też chciałbyś, żeby ludzie na ciebie patrzyli przez pryzmat twojego zawodu? Jebną ci kuwa! rzuciłem tonem Piotera z memów o patoli. O właśnie, roześmiał się Wini, ale po chwili spoważniał. Patryk, zrozum, to jest zlecenie dla twojej firmy. Możesz zyskać nowych klientów, porób troszkę marketingu. To co, że dobrze zainwestowaliśmy twoje pieniądze i bieda ci nie grozi? Jesteś stworzony do działania, a nie opierdalania się. Ty po prostu gnuśniejesz. Myślisz? Puściłem oko do przechodzącej dziewczyny z obsługi, a ta zagapiła się na mnie tak bardzo, że prawie wpadła na maszynę do ćwiczenia przywodzicieli. Ona chyba nie podziela twojego zdania. Nawet jeśli ta dziunia nie histeryzuje i naprawdę ma jakieś powody do obaw, to od tego mam chłopaków w firmie. Czy ja mam na czole napisane Bodyguard? Masz na czole napisane: Agencje ochrony prowadzę tylko wirtualnie, bo nikt mnie nigdy nie widział na robocie. Od dwóch lat nie stoczyłem żadnej walki, imprezowałem tak, że krążą o tym legendy, przeleciałem większość celebrytek, modelek, instagirl, ze cztery gwiazdy filmowe, połowę fanek. Już całą Polskę przeleciałem, a ciągle lecieć mi się chce zacytowałem maleńczuka a potem usiadłem na ławeczce ale ani jednej pisarki to powinno dać ci do myślenia julian popatrzył na mnie z namysłem dobrze powiem to choć nie chciałem cię schizować ona ma problemy ponieważ przy zbieraniu materiałów do książki za bardzo zbliżyła się do weromaxu kurwa mać wysyczałem przez zęby poczułem się jakbym nadział się na kopa na ryj w trzeciej sekundzie walki już wiedziałem, że nie tylko wezmę tę robotę, będę wykonywał ją sumiennie, osobiście, bardzo się w nią zaangażuję, a przy okazji może uda mi się rozwiązać kilka starych, ale nadal ważnych dla mnie spraw. Napisz mu, że jutro będę. Znam się dobrze z Winim, zaczął Marek, gdy tylko odłożył telefon. Starałam się nie podsłuchiwać, ale słyszałam wystarczająco dużo. Julianem? Wincentem? Dopytałam. Tak. Znasz? Widziałam z nim kilka wywiadów. To menadżer Cwibla, czyli Patryka Cebulskiego, prawda? Dopytałam. Kojarzyłam tego zawodnika MMA. Pewnie dlatego, że był obłędnie przystojny i jeszcze bardziej niepokorny. Pamiętam, jak na jednej gali niemalże wjechał do samej klatki wojskowym rosomakiem. Uwielbiam aroganckich świrów i nic na to nie mogę poradzić Aż ci się oczka zaświeciły Marek roześmiał się głośno Cwibel ma agencję ochrony Dobrze by było, żeby ktoś od nich pokręcił się z tobą na targach Ale po co? Przecież jak zawsze będę miała identyfikator wystawca I nikt nie będzie wiedział, że ja to ja ten, kto wysyła ci te listy, wie, że ty to ty. Marek zmarszczył czoło. Poza tym nie napalaj się. Mówią, że Cwibel jest wybredny w wyborze pracy. Nie wiem, czy podejmie się tego zadania, a jeszcze bardziej wątpię, żeby podjął się tego osobiście. Popatrzył na mnie poważnie. Zawsze, kiedy tak patrzył, miałam ochotę powiedzieć coś głupiego. Kto wybrzydza ten nierucha? Uśmiechnęłam się czarująco. Marek zaśmiał się głośno. Wiesz, jak on wygląda? Raczej nie ma problemu z ruchaniem, oznajmił, nie przestając się śmiać. Wiem, jak wygląda. Jak król Burdelu, cwaniak tysiąclecia i totalny kozak. Widziałam dokument o nim. Jest bystry i błyskotliwy. Jak to możliwe u Kolesia, który tak często dostawał w łeb? Marek zerknął na komórkę, na którą właśnie przyszedł SMS i uśmiechnął się szeroko. No i chuj. Dobrze, że się nie założyłem, bo bym przegrał. Nie wiem. Sama go zapytasz. Jutro o siedemnastej w konferencyjnej. A na razie uciekaj. Mam jeszcze spotkanie na Zoomie. No dzień dobry pani. Zmierzyłem wzrokiem laskę popalającą elektronika. Miałem wrażenie, że się znamy, ale totalnie nie wiedziałem skąd. Dziewczyna stała przed nowoczesnym budynkiem na woli. To tu mieściła się siedziba wydawnictwa Azum. Ona najwyraźniej w nim pracowała. Na szyi wisiał identyfikator z nazwą firmy. Poza tym miała piękne, długie, rude włosy, wielkie zielone oczy i krótki płaszczyk, z pod którego nie wystawała spódnica. Albo jej nie miała, albo była ultra krótka, tak jak lubię. Upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Zabiorę tę lalkę do siebie i może dowiem się czegoś o poli Werner. Spojrzałem na jej nogi i zadumałem się srogo. Światowa liga. No dzień dobry, uśmiechnęła się zadziornie uśmiechem, który od razu odbił się rykoszetem od mojego mózgu i trafił prosto w fiuta. Było w nim wszystko. Obietnica, że będzie niegrzecznie, obietnica, że będzie słodko i bardzo, ale to bardzo dużo szczerego zainteresowania. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek spotkam w robocie gwiazdę rodzimego MMA, wyciągnęła do mnie rękę. Jestem Ksenia. Patryk chwyciłem jej dłoń i przytrzymałem o sekundę za długo. A dlaczego się nie spodziewałaś? Nie wiedziałam, że umiecie czytać powiedziała z niewzruszoną miną. Czułem, jak usta drgają mi od powstrzymywanego śmiechu. Ta cholera wcale się mnie nie bała i z pewnością nie próbowała mi się podlizać. Całkiem miła odmiana po dziuniach regularnie przesyłających mi nagie fotki przez neta. Swoją drogą muszę ją potem odnaleźć w sieci. Instagram prawdę ci powie. Byłem mistrzem oceniania lasek na jego podstawie i nigdy się kurwa nie myliłem. Były trzy podstawowe typy. Pierwszy to tak zwana princesa. Każda fota pozowana w polubieniach kosmetyczki, Instagramerki, szmaty i bary. Ani jednej książki, filmu, żadnego hobby, ani słowa o pracy czy pasji. Drugi to podróżniczka. Zdjęcia z całego świata, maski afrykańskich wodzów, foty z festiwali, w opisie lubię podróże małe i duże. Zawsze miałem ochotę zostawić tam komentarz, a kto kurwa nie lubi. Co nie zmieniało faktu, że były to zwariowane, ale ciekawe laski. Moim ulubionym, a zarazem trzecim typem była reszta kobiet. Te, które miały na swoich profilach wszystko, co powyżej, zmiksowane w normalnych proporcjach, a poza tym jakiekolwiek zdjęcie wskazujące na to, że można z nimi porobić cokolwiek interesującego. Byłem bardzo ciekawy, w której kategorii odnajdę to rude zjawisko. Patryś nie umie czytać, wyjąkałem tonem totalnego niedorozwoju. Przysiedł tylko na ciasteczko. Bezczelnie zmierzyłem wzrokiem jej dekolt. Piątka z plusem, albo nawet sześć minus. Tylko, uniosła brwi i patrząc na mnie kpiąco, zapięła dwa górne guziki płaszcza. A ja słyszałam, że masz biznesowe spotkanie. Widzę, że panienka zorientowana. Uchyliłem przed nią drzwi. Skoro zasłoniła mi interesujące widoki, to nie zamierzałem bez sensu marznąć. Kiedy przechodziła obok, wyczułem zapach jej perfum. Totalny sztos. Lubię wiedzieć, co się dzieje. Obawiam się, że jestem ciekawska. Zapraszam. Uprzejmie skłoniła się ochroniarzowi i pewnym krokiem ruszyła do znajdującej się na końcu korytarza windy. Wprowadzę cię do firmy i będę strzegła, by fanki cię nie niepokoiły. Zfibel poleciała moją ksywką. Rozumiem, że ty nie jesteś moją fanką. Spojrzałem na nią kpiąco. Wcisnęła guzik przywołujący windę i zbliżyła się do mnie o krok. – Zwykłe fanki są dla lamusów, jeśli już, to widziałabym siebie jako twoją grupi – uniosła na mnie rozbawione oczy. Blefowała, ale podobało mi się, że odważniej po bandzie, bardzo mój styl. – Rau, rau – powiedziałem spokojnie. – Słucham? – zdziwiła się. – Pieski, które dużo szczekają, mało gryzą. – Coś w tym może być – wybuchnęła śmiechem – Miałem wrażenie, że maska cwaniary na chwilę opadła i podobało mi się to, co pod nią zobaczyłem. Przeszedł wszystkie moje oczekiwania. Nie dość, że pyskaty to bystry i ciężko było go onieśmielić. Dodatkowo na żywo wyglądał jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Bardzo wysoki, świetnie umięśniony, dobrze ubrany. Czarne włosy, jasno-niebieskie oczy, trzydniowy zarost, który aż kusił, żeby przejechać po nim ręką. Albo poczuć go na wewnętrznej stronie ut? Spokój kurwa! Zmitygowałam się. Pewnie do tego właśnie był przyzwyczajony. Och, ach, na kolana narody! Wiedziałam jednak, że mamy razem pracować, więc niestety ten okaz musiałam sobie odpuścić. Gdzie żywisz, tam nie jebisz. Jeszcze nikt w całej historii wszechświata nie wyszedł dobrze na ignorowaniu tej prostej zasady. Z bólem serca uświadomiłam sobie, że póki co to odpuszczenie nie idzie mi najlepiej. Kseniu, skoro tu pracujesz i lubisz wszystko wiedzieć, możesz powiedzieć mi coś o tej waszej, poli Werner? Zapytał, kiedy tylko zamknęły się za nami drzwi windy. Cisnęłam czwarte piętro, zastanawiając się, co spodziewa się usłyszeć, i co tu robi, i dlaczego dał się na to wszystko namówić? Pojebana dupa! Powiedziałam ze śmiertelną powagą. Brzydka, głupia i wpierdala się w nieswoje sprawy. Dodatkowo jest koszmarnie pusta. Czytałeś coś jej autorstwa? Czytałem niedawno, przyznał. Nie wydaje mi się pusta i lubię jej poczucie humoru. Prawie dałam mu buzi za to, że na zupełnej nieświadomce broni mnie przed samą sobą. E, moim zdaniem to larwa. Nadal utrzymywałam powagę. Szczerze ci powiem, że nie trawię jej ani trochę. Zresztą sam zobaczysz. Dopiero jak zobaczę, to się wypowiem. Wzruszył ramionami. Znasz taką biblijną historię o niewiernym Tomaszu. Nie powstrzymałam się. To ten, który nie uwierzy, póki nie włoży, popatrzył na mnie niewinnie. Palca w ranę czułam, że zaczynam się rumienić. Kutwa był gorszy ode mnie. A to zwłaszcza jeśli chodzi o kłapanie dziobem, wcale nie było proste. Zastanowiłam się głęboko, po jaką cholerę go prowokuje, zamiast zachowywać się jak człowiek. Miałam zupełnie inny plan na to spotkanie, ale intuicja podpowiadała mi, że coś tu nie gra. Nie miałam zamiaru jej ignorować. Zbyt wiele razy ratowała mi dupę. A jak już to odbębnisz, dasz się porwać na miasto? Bardzo chciałam poznać jego prawdziwą motywację do tego spotkania i wolałam załatwić nam trochę prywatności, zanim się zorientuję, że <grym>, ja to ja. Zwłaszcza, że początek tej znajomości totalnie wymknął mi się spod kontroli. Dam, potwierdził z krzywym uśmiechem. Najwyraźniej był przyzwyczajony do takich zaproszeń. No cóż, nie tym razem, kochany. Ksenia stanęła przy szklanych drzwiach i machnęła identyfikatorem po elektronicznym czytniku. Puściłem ją przodem, a potem rozejrzałem się z ciekawością po wnętrzu. Pani Polu, usłyszałem stanowczy głos. Długim korytarzem, którego ściany były całe, wyłożone książkami, szedł w naszą stronę facet z wąsem. W oczach miał pomieszane w równych proporcjach sympatię i wkurwienie. Osobliwa mieszanka. Mimo woli rozejrzałem się za osławioną Polą Werner, ale on najwyraźniej mówił do Kseni. Kurwa, wini miał rację. Faktycznie traciłem czujność. Dałem się podejść jak gówniarz. Pewnie odegrało w tym rolę moje wyobrażenie jej osoby. Nie wiem czemu wbiłem sobie do głowy, że spotkam tu nieśmiałe, niespecjalnie urodziwe dziewczątko, które mokre fantazje przelewa tylko na papier, a w rzeczywistości bzyka się pod kołdrą i przy zgaszonym świetle. To Mariusz, tak jaś, zaraz urwie mi łeb. Jeśli masz mnie chronić, to zaczynasz robotę za jakieś pięć sekund. usłyszałem sceniczny szept. Dzień dobry, Mariuszu! Błyskawicznie rzuciła mu się na szyję. Nie ma dzień dobry, gdzie jest tekst? Jak ja mam do tego papier zamówić, skoro nie wiem, ile tego będzie i czy w ogóle Polu, tak nie może być, patrzył na nią surowo. Wiem, jestem gamoniem, niewartym zaufania leserem. Zakałą tego wydawnictwa i parodią normalnej pisarki. Im bardziej się kajała, tym bardziej się uśmiechał. Nie zmiękczysz mnie, ślązaczko, powiedział, ale ślepy by dostrzegł, że już się jej to udało. – Kogo tu nam przyprowadziłaś? – zmierzył mnie wzrokiem. – Patryk Cebulski, pseudonim Cwibel, gwiazda polskich mieszanych sztuk walki, 37 lat, 1,86 m wzrostu, waga 85 kg – wyrecytowała, jakby właśnie zapowiadała moją walkę w telewizji. – O, ktoś tu odrobił zadanie domowe, chyba jednak mieściła się w szeroko pojętej kategorii moich fanek – to waga zbijana do klatki, normalnie waży 95 kilo. Odezwałem się tylko po to, żeby wytrącić ją z równowagi. Nie wiem w co próbowała grać, ale chciałem jej uświadomić, że cokolwiek to jest, będziemy to robić wedle moich zasad, albo wcale. Przesunęła wzrokiem po mojej sylwetce. Nie wyglądała, jakby miała składać zastrzeżenia, bo przełknęła ślinę i kontynuowała. Kontuzja pod koniec 2019 roku, która uniemożliwiła mu kontrakt z UFC, obecnie dochodzi do siebie głównie w Enklawie. Słynny zdobywca niewieścich serc, mrugnęła do mnie porozumiewawczo. Także od razu wiedziałem, że niekoniecznie serca miała na myśli oj niunia, żebyś sobie tylko nie wykrakała. Marek wpadł na genialny plan, że ma być moją niańką, tak jakby facet nie miał ciekawszych rzeczy do roboty. Rozłożyła ręce. Znam cię pięć minut, ale już widzę, że niewiele jest na świecie ciekawszych zajęć niż niańczenie ciebie. Nie powstrzymałem się. Sto procent racji, podsumował krótko tak jaś Marek już na was czeka. Pusta laska. Pojebana. Masz jakiś problem z samoakceptacją? Wyszeptał mi do ucha, kiedy szliśmy korytarzem w stronę konferencyjnej. Wolałam, żebyś się miło zaskoczył niż brzydko rozczarował. Odpowiedziałam, odwracając głowę tak, że niechcącym musną ustami moje ucho. Momentalnie poczułam dreszcz na karku i lekkie drżenie rąk. Nie było sensu się oszukiwać. Facet był absolutnie w moim guście. Zwiastowało to kompletną i apokaliptyczną katastrofę. Mój gust oznaczał bowiem ni mniej ni więcej emocjonalnie popapranego, totalnie niedojrzałego, egoistycznego gnojka. Gdybym jeszcze konsekwentnie trzymała się tego obrazu, to może nie byłoby tak źle. Dupek, jaki jest, każdy widzi. Natomiast kolana miękły mi dopiero kiedy do tego typu dodało się ukrytą pod tym obrazem wrażliwość. A że wczoraj przeczytałam na jego temat dokładnie wszystko, co miał o nim do powiedzenia wujek Google, wiedziałam już, że mocno angażuje się w akcje charytatywne, dostaje piany na przejawy hamskiej niesprawiedliwości i lubi zwierzęta. Jak każdy mój były! Poza tym był kurwiarzem! W mojej głowie od razu chór Anielski odśpiewał starą śpiewkę. I co? Przecież dla ciebie się nawróci. Na szczęście ostatnio oberwałam na tym naiwnym założeniu tak mocno, że natychmiast zwizualizowałam sobie siebie z kałachem ryczącą wypierdalać i rozstrzeliwującą w pył te słodkie aniołki tak długo, aż zostały po nich tylko latające pióra. Nie! Nie nawróci się. ha, mój Ksenia, bo znowu wdupisz. Nasz wspólny wieczór jest aktualny, junia. Sama zaproponowałaś. Wtedy sobie z tobą pewne kwestie wyjaśnię, żeby nie było już między nami więcej nieporozumień. Powiedział tak neutralnym tonem, jakby relacjonował mi prognozy na tegoroczne ceny wigilijnego karpia. Normalnie wobec tego tonu rozpłynęłabym się jak baton w Egipcie. Na szczęście chwilowo byłam daleko od swej normalności. Chcę tylko pogadać, Jose Fernando, przybrałam zblazowany ton. I bardzo nie chciałabym jutro oglądać swojej twarzy na pudelcu pod nagłówkiem Kolejna zdobycz słynnego fajtera. Właśnie takie mam wrażenie, że nie masz specjalnego parcia na szkło. Przyjrzał mi się uważnie. To pierwsza zaleta, którą w Tobie widzę. Z wyjątkiem nóg. Przepuścił mnie przed sobą do sali konferencyjnej. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.